Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy. Witam Panią, witam Państwa. A w ratuszu zmiany ostatnie dni przyniosły wymianę dwóch wiceprezydentów, Jarosława Jóźwiaka i Jacka Wojciechowicza. Jak Pan ocenia te zmiany? Ja myślę, że ta cała układanka zmian i ta karuzela nazwisk, która dzieje się nieustannie, bo też wiem, że wczoraj, dzisiaj coś znowu się wydarzyło. Ja w tej chwili byłem poza Warszawą przez 3 dni, więc pewnie trochę miałem mniejszy dostęp do informacji, szczególnie, że byłem w pracy po prostu. Ale mam takie nieustanne wrażenie, że mamy do czynienia z pewną zasłoną dymną, a nie z zajęciem się rzetelnie problemem. Wymiana tych ludzi powoduje też kłopot w dostępności do informacji, które nie posiadali. Rozpoczęło się od, jak twierdziła pani prezydent, od zdymisjonowania przez nią dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami pana Bajko. Potem okazało się po 3 dniach, że ten pan nie potwierdził tego, że został zdymisjonowany, tylko że sam złożył dymisję. I to był pierwszy taki moment, w którym było widać, że decyzje podjęte przez panią prezydent z racji na to, że zlikwidowała ten dział, to biuro zupełnie, przesunęła odpowiedzialność do działu prawnego, było pierwszym sygnałem, że idziemy w kierunku prawniczym, czy idziemy w kierunku tego, żeby szukać obrony. Bo tak to widzę. Potem kolejna decyzja z racji na wiceprezydentów. No po pierwsze Jarosław Jóźwiak to był dyspozycyjny człowiek, 24 godziny na dobę dla pani prezydent. Człowiek, który myślę, że prowadził wszystkie absolutnie fanpage'e pani prezydent przez swoich ludzi. Panował nad całą polityką informacyjną miasta. I był notabene tym, który twierdził, że jest najbliżej wszystkich aktywistów i ruchów miejskich. A to, czego doświadczył podczas sesji, która była tą sesją nadzwyczajną 1 września, no było myślę, że jasnym obrazem, co ci ludzie myślą na jego temat. Zresztą ta sesja ciągle mi jest głęboko w sercu i jutro, pojutrze mamy konwent, przepraszam, przygotowujący do sesji w przyszłym tygodniu. I już zbieram te materiały, które są nam potrzebne i myślę, o co powinniśmy zapytać. I tak uczciwie rzecz biorąc, to myślę sobie, że to ten konwent się skończy jak zwykle tak samo, czyli wszystkie nasze propozycje padną. Dymisja pana Wojciechowicza. No i ją trudno wiązać z dziką reprywatyzacją. Dlaczego więc w tym samym czasie? To jest następstwo tego, co się dzieje z planami zagospodarowania miejscowego. Bo tutaj mamy do czynienia z pewną rzeczą, bo kolejnym krokiem jest dymisja pana Mikosa. Ja tylko chciałam jeszcze zapytać, czy dymisja Wojciechowicza w tym samym czasie, kiedy dzieją się te sprawy związane z dziką reprywatyzacją, to jest jakiś taki celowy efekt? Żeby ludziom się wydawało, że on też od tego? Ja myślę, że pierwsze to jest to, co on wypowiedział, że wiązanie go z tym tematem jest podłością. Tam pisał tak na Facebooku. Mm-hmm. Jest to jasny sygnał w kierunku tych ludzi, ale też proszę spojrzeć na to, co się stało po dymisji pana Bajko, który również dał jasny sygnał, że on swoje wie. I ten sygnał był takim pytaniem we mnie, do kogo jest, do kogo ten komunikat miał dojść. Czy do pani prezydent, żeby ją postawić do pionu, żeby uważała, czy też sygnał do ludzi, którzy zostali w tych biurach, i są jego ludźmi, którzy od lat są. Zresztą ja zostałem podczas sesji przez panią prezydent zapytany, czy to prawda, że usiłowałem się skontaktować z panem Bajko, żeby dać mu ochronę prawną. Powiem szczerze, że byłem bardzo zdziwiony tym pytaniem. Oczywiście powiedziałem, że to nieprawda, bo nie takiego kontaktu z racji na tę sprawę nie miałem, aczkolwiek to bardzo ciekawe rozwiązanie. Może rzeczywiście ten człowiek potrzebuje ochrony prawnej, być może jest kimś, kto mógłby jakieś rzeczy powiedzieć. Ale myślałem to w tym momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z jednym człowiekiem. Potem poszli dwaj wiceprezydenci, no jeden jakoby sam, drugi przymuszony. Notabene pamiętajmy o tym, co powiedział Wojciechowicz, który dostał propozycję bycia prezesem w jednej ze spółek miejskich. To jest człowiek, który zajmował się inwestycjami od lat. Warszawa była uznawana za najbardziej rozwijające się prężnie miasto, jako przykład do tego, co powinno funkcjonować w całej Polsce. Po 10 latach pani prezydent dymisjonuje tego człowieka i to jest takie pytanie, to jak wobec tego było do tej pory? Ona sama w swojej wypowiedzi powiedziała, że on nie panował nad inwestycjami. To skoro nie panował, to czy było tak dobrze, czy było tak źle? Ten rok i obnażenie cyfr po pierwszym półroczu były przerażające. Na 2 miliardy 637 milionów budżetu wykonano 9,7%, zdaje się, że 253 miliony. My to o to pytaliśmy i na sesji, które były poprzednie, pytaliśmy się o to, no ale pani prezydent nie bywała na sesjach, więc nie mieliśmy kogo zapytać z przełożonych.
Pan wiceprezydent oczywiście odpowiadając i na sesji, i w mediach odpowiadał, że między innymi to był efekt dosyć ciężkiej zimy w tym roku. Więc ja przypominam, jaka zima była w tym roku. Wyjątkowa naprawdę. Chyba nikt nie pamięta, żeby były mrozy mocne. Ja się nieustannie pytałem pana prezydenta, czy jest zadowolony z przebiegu remontu i odbudowy mostu Łazienkowskiego, który do dzisiaj nie można przejść pieszo. Tak? A rok temu przed wyborami hucznie otwierany, pamiętam panią prezydent, tuż przed wyborami parlamentarnymi, tą konferencję prasową. To wszystko razem jest chyba jednak dosyć poważny sygnał, że mamy do czynienia ze wszystkimi obszarami zarządzania na podobnym poziomie jak w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, jak w Biurze Inwestycji. I tak możemy iść po kolei. My, jako radni Prawa i Sprawiedliwości, od lat borykamy się z jedną rzeczywistością. Jesteśmy w opozycji od 2006 roku i chciałbym to zaznaczyć wyraźnie i przypomnieć to, co mówiliśmy podczas sesji. Na temat reprywatyzacji usiłowaliśmy 12 razy dopytywać. Nigdy nie było pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. To była 13 sesja, przy której była jak gdyby tematem reprywatyzacji i po raz pierwszy się pojawiła pani prezydent. Jeżeli chodzi o Hannę Gronkiewicz-Waltz, Grzegorz Schetyna oczywiście mówi, że Platforma będzie wspierała panią prezydent. Niemniej jednak obowiązki Jarosława Jóźwiaka przejął Witold Pal. Nie jest tajemnicą, że jest to człowiek z frakcji Grzegorza Schetyny. Więc mam pytanie, czy Witold Pal ma być takim palem na Hannę Gronkiewicz-Waltz i patrzeć jej na ręce? Ja myślę, że to jest kolejny element prawny, bo to jest jednak człowiek, który jest związany z pewną grupą, u nas teraz bardzo mocno określoną jaką grupą adwokatów, sędziów. Pamiętajmy o tym przenikaniu pomiędzy urzędnikami, a właśnie prawnikami w całym procesie reprywatyzacji, niesłychanie groźnym procesie, który doprowadził do sytuacji totalnie patologicznych. Ja gdzieś zadałem takie pytanie, czy ten człowiek jest po to, żeby obronić Hannę Gronkiewicz-Waltz, czy obronić Platformę przed Hanną Gronkiewicz-Waltz, żeby go, jak gdyby, ten proces, żeby nie oskarżał Platformy za to, co narobiła pani prezydent. Być może to jest taki bufor. Poza tym w tej sytuacji obecności pana Pala w zarządzie miasta stołecznego Warszawy upadł cały, jak gdyby, ten układ gadania na temat Jacka Sasina, który był naszym kandydatem, który mieszkając w Ząbkach nie miał prawa być kandydatem na prezydenta. Tak twierdziła Platforma. A dzisiaj się okazuje, że człowiek z Gorzowa Wielkopolskiego spokojnie może być wiceprezydentem w mieście stołecznym Warszawy. Chciałam jeszcze zapytać o sprawy związane stricte z Warszawą. To znaczy, czy uważa pan, że tak zwana ustawa warszawska powinna być zmieniona, czy też pozostać w obecnym kształcie? Ja myślę, że w ogóle ten problem, który się pojawił u nas w tej chwili, pokazuje znacznie szerszy kłopot niż tylko ustawa warszawska, tylko w ogóle jak powinno wyglądać współdziałanie samorządów, bo myślę, że my mamy swoisty pad. Ja mogę dzisiaj powiedzieć sytuację z mojego dnia. Dzisiaj spotkałem człowieka, ktoś pyta do mnie, zwraca się do mnie i pyta, ale przecież przejęliście władzę w Polsce, tak? Macie jasny już układ. Czemu się nic nie zmienia u nas w Wawrze? Ludzie nie rozumieją tego, że my, jako Prawo i Sprawiedliwość, przejmujący odpowiedzialność za sytuację tego, co się wydarza w Polsce, nie mamy wpływu na samorządy. I myślę, że to jest bardzo groźna sytuacja, dlatego że jesteśmy my wiązani ci z patologiami, które się dzieją w urzędzie. To, co dla mnie jest ogromnie ważne i to jest, co chciałem, żeby wyraźnie wybrzmiało. Ja się zwracałem do pani prezydent o zadośćuczynienie moralne, o zwrot tej kasy, którą pani prezydent i jej rodzina zarobiła na tym bezprawnym przejęciu kamienicy na ulicy Nowakowskiego, dlatego że to jest rzecz, która jest haniebna, po prostu. I tutaj przechodzimy do świata wartości, który jest, myślę, że jednak zdecydowanie inny w Platformie, a zdecydowanie inny w Prawie i Sprawiedliwości. Dlatego, że my apelujemy o oddanie tego, co jest wartością materialną nienależną pani prezydent. I pani prezydent jako człowiek, który będąc w tym całym procesie świadoma tego, winna ten dług wobec człowieka, który jeszcze żyje, bo żyje, spadkobierca prawowitych właścicieli, który naprawdę jest weteranem, jest żołnierzem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii Krajowej. Pan Nikiernik, on żyje w Paryżu, ma już ponad 90 lat. Dlaczego pani prezydent, która w każdym miejscu mówi, że tak bardzo dba o środowisko Armii Krajowej, o powstańców, nie pamięta o tym jednym człowieku? Ten człowiek powiedział, że spotykał się wielokrotnie z panią prezydent i nigdy ten temat nie został przez nią poruszony. To też zadziwiające, bo myślę, że jeżeli jest jakakolwiek refleksja, to ja chcę za pośrednictwem państwa wezwać. Pani prezydent, wypada to zrobić. My oczekujemy w tej chwili wszyscy, myślę, że takie było oczekiwania też przy zmianie rządów Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy zmienili standardy moralne. I myślę, że to jest też właściwe wołanie, bo dzisiaj jesteśmy przez Platformę oskarżani, że z naszej strony są pewne przekroczenia. Więc ja chciałem zawołać do pani prezydent w taki sposób mocny, tak jak wołałem na sesji.
pora naprawdę wyczyścić tę sytuację. Prezes PiS Jarosław Kaczyński po niedzielnej Radzie Politycznej mówił, że PiS wzywa Hannę Gronkiewicz-Waltz do dymisji. Po pierwsze, czy spodziewa się pan, że ona się do dymisji poda? A po drugie, jakie są szanse na to, że ona dotrwa do końca kadencji? Ma absolutne oparcie w grupie radnych Platformy Obywatelskiej. Na 60 radnych, 33 jest radnymi Platformy Obywatelskiej. Ja bym też chciał, żeby radni Platformy Obywatelskiej mieli świadomość tego, że oni ponoszą odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym mieście. I że oni certyfikując, uwiarygodniając swoimi osobami, panią prezydent, biorą odpowiedzialność za to, co Platforma Obywatelska, rękoma pani prezydent, zrobiła w Warszawie. Ten cały bałagan, to jest mało powiedziane, ale myślę, że ten skandal, który powoduje to, że Warszawa jest teraz miastem, które w Polsce się kojarzy tylko z jedną rzeczą. Z tak zwaną dziką reprywatyzacją, złodziejską reprywatyzacją i tym, że nie ma panowania i nie ma umiejętności zarządzania. Bo to, co jest najbardziej chyba trudne, to, że mamy do czynienia z człowiekiem, który był przedstawiany jako rewelacyjny człowiek. Pani profesor, człowiek prawa, człowiek, który w pełni, absolutnie panuje nad wszystkim. A spotkaliśmy się z rzeczywistością, która zupełnie rozmywa ten obraz i pokazuje prawdę, że mamy do czynienia z patologią, z relacjami, z pieniędzmi, z zaniedbaniami, z brakiem planów zagospodarowania, z ludźmi, którzy de facto ponieśli potworną krzywdę. Oprócz tego człowieka, którego wymieniłem w tej jednej, w jednej kamienicy warszawskiej, są naprawdę tysiące osób, które straciły swoje mieszkania, które przecież to stowarzyszenia lokatorskie, które podczas sesji, w momentach, kiedy pani prezydent krzyczała na nas i krzyczała na stowarzyszenia lokatorskie, którzy odpowiadali, że lokatorzy to nie PiS. I tutaj ja też, jak gdyby obserwując całą tę salę, byłem zdziwiony tym, że tak szeroka koalicja jest przeciwko pani prezydent. Ale ja myślę, że czy to dotarło do pani prezydent? Nie wiem, bo jak patrzę po kolejnych konferencjach prasowych, ciągle widzę człowieka w pewnej masce. Ja myślę, że pora, żeby ta maska spadła i żebyśmy zobaczyli realnego człowieka, który przejmuje się losem ludzi. Chciałam pana jeszcze zapytać, czy uważa pan, że Platformie będzie łatwo znaleźć kandydata na prezydenta Warszawy? Informatorzy Gazety Polskiej codziennie mówili o tym, że podobno propozycję ewentualnego kandydowania składano Andrzejowi Halickiemu, ale on nie chciał. Sam Halicki mówił mi, że on aż tak daleko w przyszłość nie wybiega. Podobno grupa posłów związanych z Michałem Szczerbą lansuje Rafała Trzaskowskiego, byłego ministra, ale ten prawdopodobno też nie chce. Więc pytanie, czy nie będzie tak, że kandydowanie na prezydenta stoi, to będzie w Platformie taki gorący kartofel, którym się będą wszyscy przerzucać? Słyszałem o tych nazwiskach i powiem uczciwie, że myślę, że jest gorąco po stronie drugiej. Mają z pewnością problem. Usiłowania też pytań w stosunku do nas, kto będzie kandydatem i nasze milczenie, dlatego że my jeszcze nie wiemy, kto będzie kandydatem. Myślę, że czas jest taki, jak jest. To nie jest problem na dzisiaj. Pytała pani mnie, czy pani prezydent poda się do dymisji. Ja się nie spodziewam od tej pani żadnego zachowania honorowego. To po prostu. Żadnego. Natomiast jeśli chodzi o kwestię kandydatów Platformy, ja czekam na to, co się wydarzy, bo widzę też tą walkę pomiędzy Platformą a Nowoczesną. Widzę tę grę Nowoczesnej, która już wykrzykuje pewne rzeczy. Myślę, że ciekaw jestem, jak się będzie zachowała również Lewica, która jest teoretycznie szczątkowa, ale w tej sytuacji może zaistnieć ich kandydat. Już nie wiem zupełnie, co zrobi PSL, bo sobie zastanawiam się w tym momencie, jaka będzie tutaj relacja. Chyba wczoraj była taka dyskusja na Twitterze, którą podjęli radni razem ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze i z panem Halickim odnośnie tego, że teraz doszło do pewnej propozycji wobec jednego z ludzi, że będzie wiceprezydentem. Tam padło takie określenie, że wiewiórki ćwierkają. Potem pan Halicki powiedział, że może jakieś inne zwierzątka. Ja zaproponowałem, żeby ośmiorniczka powiedziała, bo oni mają najlepszy związek z tym, ewentualnie dorsz, bo to takie dwa zwierzęta, które są w świecie zwierząt, istnieją, to są ryby. Ale myślę, że to wszystko rzeczywiście w kontekście ryby, która jest znakiem działań mafijnych, to też ma taki pewien wyraz, więc polecam gorąco te refleksje. Natomiast myślę, że Platforma dzisiaj ma inny problem. Platforma została odarta z rzeczywistości PR-owej i jest pokazana, jaka jest. Ja myślę, że to bardzo pomaga ludziom, żeby wybierać ludzi. Ale Hanna Gronkiewicz-Waltz z tym zwoływaniem konferencji, która ostatecznie odbyła się o 7 rano, tej rzeczywistości PR-owej nie pomaga. No ale to chyba to, że pani prezydent już niczego nie potrafi zaplanować w sposób dobry, bo takie traktowanie dziennikarzy, żeby urządzić briefing prasowy, po czym nie pozwoli zadać pytań i uciec do studia, do Agory, to było też przedziwne, bo to ja bym chciał to zaznaczyć mocno, że pani prezydent chciała pokazać się jako jedyna wybawicielka, jedyna sprawiedliwa, ikona i ostoja sprawiedliwości, która wywalczyła, ona powiedziała, że ona wybłagała, wyklęczała ustawę reprywatyzacyjną. No jeżeli takie są relacje w Platformie, że trzeba wybłagać i wyklęczeć ustawę przed swoimi posłami, mieli wszystko.
mieli prezydenta, mieli Sejm, mieli samorząd Warszawy. I ona wtedy musiała klęczeć i błagać? To ja sobie takich relacji nie wyobrażam w Prawie i Sprawiedliwości, bo my potrafimy rozmawiać i wiemy, co jest potrzebne. Natomiast ta relacja i przedstawienie państwu takiego wydarzenia, że ona teraz ta odważna idzie w tę jaskinię lwa, którą ją oskarżał, bo wchodzi do Agory i tam prowadzi dyskusję z jedną z naczelnych redaktorek Agory. I tak sobie myślę, przepraszam, ale ile można jeszcze ludziom mydlić? Czyli zaproszenie potem państwa w inne miejsce i takie ganianie za panią prezydent. Hola, myślę, że pora, żeby pani prezydent stanęła w prawdzie. Refleksje nie są optymistyczne. Sytuacja w Warszawie jest rozwojowa. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Moim Państwa gościem był Cezary Jurkiewicz, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.